Wojna nigdy się nie zmienia. Witam cię bardzo serdecznie przy moim ognisku. Ja jestem Gromczak i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym projekcie do Fallouta 4. Siadaj więc wygodnie, napij się czegoś zimnego i posłuchaj. Fallout 4 to chyba najpopularniejsza część znanego uniwersum stworzonego przez Bethesdę. Gra charakteryzuje się unikalnym, postapokaliptycznym klimatem, bardzo ciekawym, dużym, otwartym światem, przesiąkniętym różnego rodzaju fajnymi historiami, swobodą rozgrywki i mnóstwem interesujących postaci. Na całym świecie, w tym i w Polsce, ten tytuł, ba, całe uniwersum wręcz, zyskało ogromną popularność, co szczególnie można było zauważyć po niedawnej premierze serialu Fallout. Ale tak jak każda gra, i ta ma kilka mankamentów. W przypadku polskiej edycji gry, jednym z nich był z pewnością brak polskiego dubbingu. Co prawda, gry z serii Fallout dobrze się ogrywa z angielskimi głosami. Wydawać by się mogło, że polskie głosy średnio będą pasować do tego klimatu, niemniej zawsze dobrze mieć jest jakiś wybór wersji językowej, w jakiej chcemy grać i naprawdę szkoda, że gry nawet dzisiaj w dalszym ciągu dość często powstają bez polskich głosów, nie wspominając już nawet o napisach. Oczywiście te w Falloutie 4 są, ale wspomnianego dubbingu już nie ma. Wiele gier, nawet bardzo dobrych, między innymi z tego powodu nie mogło zyskać w naszym kraju większej popularności, czego przykładem może być na przykład porównanie gier z serii Gothic i Risen, gdzie te gry niby klimat mają bardzo podobny, styl gry również, a jednak Risenowi bardzo dużo brakowało m.in. tego dubbingu, co spowodowało, że nie zyskał on tak dużej popularności, jaką miał i ma Gothic. Serii Fallout co prawda popularności samej w sobie nie brakuje, niemniej i tak myślę, że wielu graczy finalnie decydowałoby się grać w pełni po polsku, gdyby mieli taką możliwość, podobnie jak ma to miejsce na przykład w Skyrimie, który jest grą zresztą od tego samego wydawcy. Na szczęście problem polskiego dubbingu w Falloutie 4 to już przeszłość, bo dzięki fantastycznej pracy pewnego człowieka o niku Voxalter powstał pełny polski dubbing do gry stworzony za pomocą sztucznej inteligencji. Voxalter do stworzenia dubbingu do Fallouta 4 skorzystał z programu Eleven Labs i trzeba powiedzieć, że efekty jego pracy są naprawdę zadziwiające, w tym pozytywnym oczywiście znaczeniu. Nie mamy tutaj do czynienia z takim prostym, generycznym dubbingiem stworzonym za pomocą sztucznej inteligencji, jaki możecie na przykład usłyszeć w Risenie pierwszym. Voxalter mocno przyłożył się do pracy tak, żeby każda kwestia jak najbardziej oddawała emocje wypowiedzi. Zobaczcie teraz fragmenty dubbingu bezpośrednio z rozgrywki. Temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni Celsjusza. Dzień dobry. Naprawdę dobry, czyż nie? Proszę tylko spojrzeć na to niebo. Niezmiernie się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać. Starałem się o kontakt od wielu dni. Zapewniam, że to sprawa najwyższej wagi. Cóż jest więc takie ważne? Zbyt dużo już tego łażenia. Dobrze, że chociaż beznadziejnie płacą. Hej, przynajmniej uczciwie za ramion. Interes się kręci. Lucas? No, jeśli szukasz pancerza, to mam dobre ceny. Te mięśniaki przypominają mi nieudany eksperyment naukowy. Skąd one się biorą? Zabijamy jednego, a jego miejsce zajmuje kolejny. To nie ma końca. Niech pani uważa na to jak? Wyruszamy w trasę? Nie obchodzi mnie, że super. Wyglądasz mi na kogoś, kto chce trochę pohandlować. Teraz są wybrykami natury, które należy. Nie, dzięki. Nie wiesz, co tracisz. Ciekawe, jak wygląda sytuacja w innych miejscach. Czy to, co nigdy dotąd nie widziałam supermutanta kobiety. Anomalią? I wiesz co? Jakoś nie mam ochoty szczęścia. Żołnierzu? Paladynie. Możemy kontynuować naszą misję, żołnierzu? To zależy. Jak się czujesz? Jestem gotów stawić czoła wszystkiemu, co rzuci przeciw nam wspólnota. Zwłaszcza jeśli mogę liczyć na twoje wsparcie. Gdy tylko postanowisz wyruszyć, stanę u twego boku. Proszę się nie martwić. Zaraz rozlokujemy wszystkich w naszym nowym domu. W krypcie 111. Lepsza przyszłość. Pod ziemią. Więc po prostu... Tak, po schodach na górę. Nie mogę uwierzyć. Gdybyśmy przybyli choć minutę później, wszyscy bylibyśmy... Proszę nie rozmyślać nad takimi rzeczami. Jesteście już bezpieczni. Proszę tu wejść i założyć kombinezon. Wszystko będzie dobrze. Tatuś tu jest. Kto jest moim kochanym synkiem? Nie idę daleko. Będę tuż obok.
Tam jest, widzisz? Tatuś nie idzie nigdzie daleko. Puść chłopaka. Nie będę powtarzać dwa razy. Nie oddam wam Shauna. Zabieraj dzieciaka i spadamy stąd. Przynajmniej wciąż mamy opcję zapasową. Sekwencja kryogeniczna wznowiona. Jak sami widzicie, miejscami dubbing brzmi jakby był naprawdę nagrany przez prawdziwych aktorów głosowych. I oczywiście, że w większości przypadków słychać, że jest to zrobione za pomocą sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy, przynajmniej jeżeli chodzi o polskie głosy, żaden program nie jest w stanie w pełni oddać emocji człowieka, ale mimo wszystko warto docenić pracę, jaką autor projektu włożył, żeby jak najbardziej dopasować charakterystykę i sposób wypowiedzi do danej sytuacji czy postaci. Dubbing zrobiony przy pomocy sztucznej inteligencji nigdy nie wyjdzie idealnie, ale mamy mnóstwo przykładów dobrej jakości prac, jak i tych gorszych. Przykładem dobrej jakości takiego dubbingu jest chociażby Morrowind i modyfikacja Voices of Vardenfell, który dodaje pełne angielskie udźwiękowienie do wszystkich dialogów w grze. Zaś dla porównania jednym z tych raczej gorzej zrobionych dubbingów mamy Risena pierwszego, a nawet Gothica trzeciego z modami. Tyle, że o ile Morrowind bez tego dodatkowego dubbingu jest jak najbardziej grywalny, tak już w Gothicu trzecim z modami gra się znacznie gorzej, jeżeli mamy nieme dialogi. Zaś w przypadku takiego Risena, jeżeli chcemy grać z polskimi głosami, to skorzystanie z dubbingu zrobionego przy pomocy AI jest jedynym rozwiązaniem, a uwierzcie mi akurat, że Risen pierwszy bardzo dużo na tym zyskuje, ogrywając go z polskim dubbingiem. Co bardzo ważne, dubbing od Voxaltera do Fallouta 4 jest w pełni darmowy i będzie działać na każdej wersji gry, włączając w to najnowszy next-genowy patch. I na pewno projekt dubbingu do Fallouta nie przypadnie do gustu wszystkim. Znajdzie się zresztą spore grono osób, które powiedzą, że dubbing im się nie podoba, albo AI niszczy rynek i tak dalej. Ale tak naprawdę nie można mieć tutaj pretensji do twórcy projektu za wykorzystanie sztucznej inteligencji. Tak jak wspomniałem na początku tego filmu, cały czas dzisiaj powstaje bardzo dużo gier, nawet tych bardzo dużych, najpopularniejszych, gdzie nie mamy polskiego dubbingu, a czasem nawet nie mamy polskich napisów. I to potem skłania fanów do robienia takich rzeczy we własnym zakresie, gdzie wykorzystują różnego rodzaju narzędzia, a jednym z nich jest właśnie AI. Moim prywatnym zdaniem polski dubbing powinien być zawsze wydawany do gier wchodzących na polski rynek, a przynajmniej do tych najbardziej znanych jak Baldur's Gate, Fallout właśnie, czy na przykład Dragon Age. I wtedy nie będziemy mieli problemu z tworzeniem takich właśnie dubbingów, bo one nie będą musiały powstawać. I oczywiście, że po angielsku też można sobie bardzo przyjemnie grać. Sam mam kilka tytułów, które wolę ogrywać z angielskimi głosami niż polskimi, bo te nie bardzo mi pasują. Niemniej uważam, że każdy powinien przynajmniej mieć możliwość zdecydowania, jak chce grać, w jakiej wersji językowej. A z tego, co obserwuję w internecie, większość polskich graczy jednak decyduje się na wybór polskich głosów w grach, aniżeli tych oryginalnych angielskich. A czy lepiej jakby powstał taki typowo fanowski dubbing nagrany przez prawdziwych ludzi, jak ma to miejsce w bardzo wielu modach do Gothica czy Kronik Myrtany? To już zupełnie inna kwestia. I tak, ja też zdecydowanie wolałbym taką wersję dubbingu, oczywiście o ile będzie zrobiona w co najmniej przyzwoitej jakości, niż zrobiony przez sztuczną inteligencję. Tyle, że to wymaga po pierwsze chęci, sporego grona osób, które potrafią nadać postaci jakiś charakter, sprzętu, no i przede wszystkim czasu. Ponadto nie każdy taki dubbing jest dobry i bardzo rzadko będzie to wyglądało tak, jak ma to miejsce w Kronikach Myrtany, bo to są wyjątkowe projekty i przypadki robione naprawdę z sercem i zamiłowaniem do danego tytułu. Powiedzmy sobie szczerze, dubbing w jakości Mrocznych Tajemnic z Gothica, czy nawet ten polski z Morrowinda nie przystoją takiej grze jak Fallout 4 i większość osób zamiast docenić wtedy pracę, będzie hejtowało takie osoby, że zniszczyli klimat gry i tak dalej, i tak dalej. Jak nie wierzycie, to zobaczcie chociażby komentarze pod moją recenzją dubbingu do Morrowinda. Link do tamtego filmu macie w opisie. W każdym razie jakość tamtego projektu może nie jest najlepsza, ale ci ludzie włożyli kawał pracy w jego zrobienie, poświęcili swój prywatny czas i nikt nikogo tam nie zmusza do grania z tamtym dubbingiem, ponadto jest on w pełni darmowy, a mimo to i tak wylał się ogromny hejt na twórców. Dlatego też nie oceniam, czy dobrym pomysłem jest robienie głosów przy użyciu AI, lecz doceniam fakt zrobienia w ogóle takiego projektu, zwłaszcza jak jest on tak dobrze i mocno dopracowany, jak zrobił to Voxalter w Falloutie czwartym. Jeśli ta forma spolszczenia gry wam odpowiada, to teraz pewnie zapytacie, skąd go pobrać
i jak zainstalować, co jest potrzebne do jego działania. I tutaj oczywiście musimy posiadać samą grę Fallout 4, a co warto jeszcze wspomnieć, Voxalter oprócz dubbingu do Fallouta 4 stworzył również dubbing do Fallouta New Vegas, który jest w równie dobrej jakości co ten do Fallouta 4. Także w zależności do której gry chcecie sobie ten dubbing wgrać, musicie posiadać samą grę, a następnie na stronie z dubbingiem pobrać dubbing do wybranej przez was gry. Link do tej strony macie oczywiście w opisie filmu. Po pobraniu odpowiedniej wersji dubbingu wypakowujecie sobie pobrany plik i tam macie zawartą instrukcję, jak wszystko zainstalować. Przeczytajcie sobie tą instrukcję i postępujcie zgodnie z jej zaleceniami. I to tyle. Gra i polskie głosy powinny wam działać. Ogromny szacunek dla Voxaltera za zrobienie i udostępnienie polskiego dubbingu za pomocą sztucznej inteligencji do Fallouta 4, a także Fallouta New Vegas. Wszelkie prawa autorskie do projektu należą do jego twórcy. Dajcie znać, co wy sądzicie o jakości dubbingu do Fallouta 4 i o samym fakcie tworzenia głosów za pomocą sztucznej inteligencji. Czekam na wasze opinie i komentarze. Jeśli ten film się wam podobał, to będzie mi ogromnie miło, jak docenicie go, zostawiając łapkę w górę, a jak się wam nie podobało, to łapkę w dół i też będzie dobrze. Gorąco też zachęcam do kliknięcia subskrypcji z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie, a nie chcecie, żeby was ominęły kolejne filmy i materiały z różnych gier. Ogromnie dziękuję za każdą waszą aktywność. I to by było na tyle w kwestii dzisiejszego spotkania z orkowym szamanem. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej część z was na nowo będzie mogła czerpać przyjemność z przemierzania tych powojennych pustkowi czy dołączenia do Bractwa Stali, ale tym razem w pełnym polskim udźwiękowieniu. Cóż, ja na pewno nie omieszkam tego sprawdzić. Także to tyle na dziś, a kiedy przygotuję dla ciebie kolejną opowieść, to znów zaproszę cię do mojego ogniska. Do zobaczenia i miłej zabawy w Falloutie. Cześć! War never changes.